Dzień dobry, w filmie tym pokażemy jak grupować powierzchnie w aplikacji Satagro. Grupy pól pozwalają w zorganizowany i efektywny sposób zarządzać polami na naszym koncie. Grupowanie jest szczególnie przydatne przy tworzeniu zbiorczych map aplikacyjnych w oparciu o te same parametry. Takie podejście pozwala na optymalizację dawek na szeroką skalę, np. całej uprawy danego rodzaju w gospodarstwie. Przejdźmy do zakładki pola. Widzimy teraz listę pól obsługiwanych przez nasze konto aplikacji Satagro. U góry listy system wyświetla liczbę pól i grup. Zaznaczmy ptaszkiem z lewej strony listy te pola, którymi chcemy zarządzać jako grupą. Aby stworzyć nową grupę, klikniemy na ikonę plusa. Aplikacja prosi nas o nazwę i krótki opis. Wprowadziwszy informacje, możemy kliknąć przycisk Utwórz. Wyświetlona teraz przez aplikację lista zawiera tylko pola z nowo stworzonej grupy. Pojawiła się również opcja usunięcia tej grupy. Aby wrócić do widoku wszystkich pól albo wybrać inną grupę pól do wyświetlenia, wystarczy wybrać stosowną opcję w górnym lewym rogu. Stwórzmy mapę aplikacyjną dla zrobionej przed chwilą grupy. Przejdziemy do widoku dziennika i klikniemy przycisk Dodaj zabieg precyzyjny nawożenie. Na dole listy pól możemy teraz wybrać grupę. Pozostałe parametry mapy aplikacyjnej i proces jej tworzenia omówione są bardziej szczegółowo w oddzielnym filmie. W tym przypadku zastosujmy strategię jakościową. Najlepiej rozwinięte rośliny na wszystkich polach w grupie otrzymają najwyższe dawki nawozu. Podejście jakościowe pozwala zaoszczędzić nawóz na gorszych obszarach pól i stosowane jest najczęściej pod koniec okresu wzrostu. Wyświetlając gotową mapę aplikacyjną dla grupy możemy przełączać widok między poszczególnymi polami. Widoczna jest różnica dawek. Na polach o dużym udziale łanu o wysokiej jakości strefy wysokich dawek pokrywają dużą część powierzchni. Odpowiednio pola, na których uprawy rozwijały się słabiej, otrzymają mniej nawozu. Oszczędności wygenerowane dzięki precyzyjnemu nawożeniu grupy można obliczyć w panelu po lewej. Jak widać, mapy aplikacyjne dla grup pól pomagają optymalizować dawki na szerszą skalę i konsekwentnie wprowadzać w życie wybraną strategię odżywiania uprawy w oparciu o wymierne i porównywalne dane.